Dzisiejszy fragment z Księgi Samuela jest dość zaskakujący, bo oto widzimy Izraelitów, którzy walczą z Filistynami i którzy sprowadzają Arkę Przymierza po to, żeby ta Arka zapewniła im zwycięstwo. A jednak przegrywają. Jednak Filistyni ich pokonują. Być może dlatego, że potraktowali Arkę Przymierza bardzo magicznie, trochę jak taką czarodziejską różdżkę, która ma im zapewnić zwycięstwo. Tymczasem to, co ma zapewnić im naprawdę zwycięstwo, to decyzja na wierność Panu Bogu i Jego przykazaniom. My możemy w naszych domach powiesić mnóstwo obrazów, ikon, mieć jakąś taką świadomość Bożej obecności, ale to nam nic nie da, jeżeli najpierw nie będziemy wierni Panu Bogu, jeżeli najpierw nie będzie w nas decyzji na to, że rzeczywiście to wierność Panu Bogu zapewnia nam ostateczne zwycięstwo nad grzechem. Gdyby trąd nie ustąpił natychmiast, to według prawa Jezus by zaciągnął nieczystość rytualną. Ta natychmiastowość tego wydarzenia też pokazuje względność czasu, że pewne rzeczy, patrząc po ludzku, wymagają czasu. Czas dla nas płynie, w tym miejscu jesteśmy, jeszcze nie jesteśmy w przyszłości, nie jesteśmy w stanie cofnąć w przeszłości. Bóg patrzy na cały czas jako na jedną przestrzeń. I na to, na co po ludzku jest już za późno, dla Boga nigdy za późno nie jest, bo czas nie stanowi dla Niego przeszkody. Nigdy nie jest za późno na świętość.